Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski. Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, w tym odcinku porozmawiamy na temat prześladowań chrześcijan na świecie w kontekście obserwacji prowadzonych przez przedstawicieli unijnych instytucji. Gościem w studiu jest pan współprzewodniczący Intergrupy do spraw wolności religii i wyznania, Pieter van Dalen z Holandii. Good morning, hello. Dzień dobry. Dziękuję za przybycie do studia. Po pierwsze Mosul, a konkretnie sprawa powrotów chrześcijan do Mosulu po wyzwoleniu tego miasta. Jak pan teraz na to patrzy? 3 tygodnie temu miałem spotkanie z sekretarzem arcybiskupa Erbilu, miasta położonego niedaleko Mosulu. Powiedział mi, że dla wielu chrześcijan powrót do miasta jest problematyczny. Oczywiście można odbudować domy i zrujnowane miejsca, jednakże najtrudniejszą sprawą dla nich jest to, czy mogą ufać swoim sąsiadom. Ponieważ przed wojną sąsiedzi prześladowali chrześcijan, źle o nich mówili, tak więc było wśród sąsiadów wiele nienawiści. Dlatego też chrześcijanie obawiają się wrócić. Chociaż można łatwo odbudować domy, to czy można zmienić postawę swoich sąsiadów? To naprawdę trudna kwestia. Cieszę się, że organizacja Open Doors przejęła inicjatywę i zaoferowała Mosulowi komitet pojednawczy. Ponieważ chrześcijanie i ich sąsiedzi muszą się pogodzić, spojrzeć sobie w oczy i przebaczyć. To będzie długi i trudny proces pojednania. To jest bardzo potrzebne. Dla chrześcijan bardzo ważne jest to, aby mogli praktykować swoją religię w miejscach publicznych. Niektórzy wspominają wydarzenia z przeszłości, świadectwa ludzi z Iraku, których sąsiedzi mieli relacje z państwem islamskim. Czy chrześcijanie mogą teraz obawiać się dżihadystów? Myślę, że większość dżihadystów zostało pokonanych, nie tylko w Mosulu, Irakce. Być może teraz bardziej obawiamy się, że dżihadyści będą kontynuować atakowanie Europy, europejskich miast, takich jak Bruksela. Myślę, że procesy na Bliskim Wschodzie, w Mosulu, Erbilu i innych miastach wymagają pojednania pomiędzy sąsiadami. Ale także, kiedy ludzie będą naprawdę aktywni w armii ISIS, musimy zamknąć ich w więzieniach i wydać sprawiedliwy wyrok. Uważam, że aktywny udział w armii ISIS jest czymś całkowicie złym i zabronionym. Pomiędzy normalnymi ludźmi, chrześcijanami i niechrześcijanami, musi rozpocząć się proces pojednania, a Unia Europejska może ułatwić ten proces. A mając na uwadze porozumienie społeczne, jak pan podchodzi do sprawy normalnych, codziennych relacji, na przykład na linii chrześcijanie-sunnici? Oczywiście to będzie trudne, ale musimy zmierzać w tym kierunku, dlatego Unia Europejska powinna ułatwić rozmowy w tej sprawie. Z drugiej strony powinna też pomóc sfinansować i odbudować zniszczone domy. Czyli z jednej strony pomoc w porozumieniu, a z drugiej przy odbudowie, szczególnie tym chrześcijanom, którzy chcą wrócić. Intergrupa na rzecz wolności religijnej, której jest pan współprzewodniczącym, zaprezentowała niedawno w Parlamencie Europejskim raport tymczasowy 2017. Jakie wnioski płyną z tego dokumentu co do sprawy ochrony praw chrześcijan na świecie i niesienia im pomocy? Można zauważyć, że od jakiegoś czasu w obszarze pasma krajów muzułmańskich nienawiść wobec chrześcijan narasta. Pasmo to zaczyna się w Nigerii, ciągnie się przez Sahel, Bliski Wschód, a potem do Indii i Pakistanu, aż do Północnej Korei. Niestety widzimy, że coraz więcej chrześcijan jest prześladowanych. Sytuacja w Indiach naprawdę się pogarsza. W Indiach nie chodzi o Koran czy o muzułmańską ideologię, ale o hinduizm. Hinduski premier Modi prowadzi politykę prześladowania chrześcijan. Wielu ludzi myśli, że Indie to jest przyjemny kraj, gdzie można pojechać na wakacje, ale
Pamiętam, jak wysłaliście list do rządu Indii, aby mieć pewność, że ma on na uwadze właściwe przestrzeganie praw mniejszości. Jaką otrzymał pan odpowiedź? Wciąż nie mamy odpowiedzi od rządu Indii. 2 tygodnie temu miało miejsce spotkanie holenderskiego premiera Rutte'ego i premiera Modi w Hadze. Premier Holandii na moją prośbę zwrócił uwagę Modiemu na problem praw człowieka i nieprzyjemnej sytuacji religijnej w Indiach. Zostałem poinformowany, że premier Indii był pod wrażeniem, ale ostatecznie nie wierzę, że to zmieni jego polityczną agendę. Dlatego teraz Unia Europejska powinna stale naciskać na ten rząd, biorąc również pod uwagę handel z Indiami, że w kraju tym trzeba respektować wolność religii dla chrześcijan. A jak pan ocenia współpracę na linii Intergrupa, którą pan prowadzi, a Europejska Służba Działań Zewnętrznych? Pewne informacje znalazły się na ten temat w raporcie. Na szczęście zauważamy, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych zwraca coraz bardziej uwagę na nasze raporty. To już jest trzeci raport, który przedstawiamy. Widzimy, że wszyscy europejscy dyplomaci, którzy pracują we wszystkich miejscach na świecie, są szkoleni, żeby zwracać uwagę w szczególności na prześladowanie chrześcijan. Powinni zawsze pamiętać, że to musi się skończyć. To po pierwsze. Po drugie, Unia Europejska od prawie roku ma specjalnego wysłannika, Jana Figela, który zajmuje się sprawami wolności religijnej. Dla nas jest to bardzo ważne, że sprawa wolności religijnej jest jednym z głównych punktów agendy Europy i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Zauważamy, że krok po kroku nasza praca ma wpływ na politykę zagraniczną Unii Europejskiej. Wiem też, że jakiś czas temu był pan w Pakistanie. Towarzyszyło panu wówczas jeszcze kilku europosłów. Z kolei teraz w lipcu zorganizował pan w Parlamencie Europejskim spotkanie poświęcone Asii Bibi. Kobieta nadal siedzi w więzieniu. Czy widzi pan jakiś postęp w kwestii podejścia do tak zwanego prawa zakazującego bluźnierstwa? Byłem w Pakistanie ponad rok temu i wrócę tam jesienią wraz z kolegami z Polski. Tak, to prawda, kilka tygodni temu zorganizowałem spotkanie poświęcone Asii Bibi i zauważyłem, że rząd pakistański naprawdę chce nas wysłuchać i chce podjąć wszelkie możliwe działania w tej sprawie. Po pierwsze, jeśli chodzi o poprawę warunków przetrzymywania Asii Bibi w więzieniu. Wiemy teraz, że Azja jest w więzieniu w miarę bezpieczna, nie może zostać zaatakowana przez ekstremistów. Ma tam 2 pokoje dla siebie i może czytać Biblię codziennie. Oczywiście to jest więzienie, ale jej sytuacja tam się poprawiła. Po drugie, rząd stara się doprowadzić do ponownego spotkania w sądzie i przedyskutować sprawę Asii Bibi, ponieważ było to przedłużane zbyt długo. Widzimy, że szczególnie rząd chce współpracować z nami, ale problem z Pakistanem, jak i z innymi krajami, jest taki, że na lokalnym poziomie wśród zwykłych ludzi stale jest wiele nienawiści nastawionej przeciwko chrześcijanom, dlatego powinno się zmienić przede wszystkim edukację. W książkach szkolnych czy też innego rodzaju edukacji dzieci powinny pozyskiwać informacje na temat innych religii, nie tylko ich własnej. Jeżeli zmienimy podejście dzieci, liczę na to, że w następnym pokoleniu Pakistan będzie miał inne podejście do chrześcijan, szczególnie w lokalnych społecznościach. Rząd Pakistanu widzi problem i chcą to zmienić, jednakże na szczeblu lokalnym wciąż jest dużo nienawiści, niestety. Czyli pana zdaniem kluczem do zmiany prawa dotyczącego bluźnierstwa byłaby w pierwszej kolejności likwidacja nienawiści?
To, co zauważyłem na początku tego roku, chrześcijański gubernator został zabity przez swojego ochroniarza w Pakistanie, a ten ochroniarz został skazany na śmierć i stracony. Więc uważam, że w Pakistanie naprawdę się zmieniło. Zabicie chrześcijanina było ścigane, a sprawca został stracony. W Pakistanie kilka lat temu byłoby nie do przyjęcia tak postąpić z człowiekiem, który dla niektórych ludzi zrobił dobrą robotę, zabił chrześcijanina. 5 lat temu nie moglibyśmy nawet o tym dyskutować. Teraz widzimy zmianę w Pakistanie. Ten kraj krok po kroku się zmienia. Dlatego wracamy tam po wakacjach, żeby przedyskutować z rządem, jak możemy poprawić sytuację i co Unia Europejska może zrobić, żeby przyspieszyć i pomóc zmienić się Pakistanowi. Discuss with the government how we can improve that change and what the European Union can do to help this change to make faster. Pamiętamy też inną sprawę, Miriam Ibrahim, kobiety, którą kilka lat temu w Sudanie skazano na śmierć, ale później sąd apelacyjny uchylił wyrok sądu niższej instancji. Tak się składa, że na pana zaproszenie Miriam Ibrahim odwiedziła w tym roku Parlament Europejski. Co panu powiedziała, wspominając tę bolesną sprawę i w jaki sposób patrzy w przyszłość? Miriam Ibrahim była w więzieniu, bo nie chciała przejść z chrześcijaństwa na islam. Powiedziała, jestem chrześcijanką i jeżeli muszę pójść do więzienia, to pójdę. Spędziła tam sporo czasu. Na szczęście z pomocą papieża wyszła na wolność. Mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych. Sąd apelacyjny uchylił poprzedni wyrok. Ma pan rację, to sąd apelacyjny w Sudanie uchylił poprzedni wyrok, jednakże było dużo nacisków ze strony polityków Unii Europejskiej na Sudan i dużo pomocy ze strony Watykanu. Po połączeniu sił Miriam Ibrahim została uwolniona w 2014 roku. Gdy została uwolniona na początku, pojechała do Rzymu, żeby podziękować papieżowi, a teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych wraz z rodziną. 3 tygodnie temu zaprosiłem ją do Brukseli na prezentację naszego nowego raportu o wolności religijnej. Opowiedziała na tym spotkaniu swoją własną historię o tym, jak siedziała w więzieniu przez swoją wiarę, ale dzięki pomocy Europy, wielu modlitwom i Watykanowi jest wolna. Powiedziała do zebranych dyplomatów, kontynuujcie swoją pracę na rzecz prześladowanych chrześcijan, bo ja jestem przykładem, że to działa. Ludzie mogą być wolni. Zachęcała tak, żebyśmy kontynuowali nasze działania. Chciałbym też zatrzymać się na chwilę przy podanym przez Open Doors światowym rankingu krajów 2017, gdzie chrześcijanie są prześladowani najbardziej. Korea Północna, Somalia, z przodu jest również Pakistan, tam chrześcijanie między innymi mają problemy. Jaki pana zdaniem wpływ może mieć Unia Europejska na władze Korei Północnej, aby rozwiązać tak trudny problem? Pana pierwsze pytanie jest takie, co może zrobić Unia Europejska dla chrześcijan w takich krajach jak Pakistan, Nigeria czy na Bliskim Wschodzie? Myślę, że najbardziej istotna jest presja finansowa połączona z presją polityczną ze strony Unii Europejskiej. Presja finansowa oznacza, że należy ograniczyć fundusze państwom, w których nie ma zagwarantowanej odpowiedniej wolności religijnej. Presja polityczna oznacza, że każdego dnia należy pukać do drzwi rządów na świecie, żeby gwarantowały większą wolność religii mniejszościom narodowym, takim jak chrześcijanie. Widzimy, że to działa na przykładzie Miriam Ibrahim. Najtrudniejszym krajem na świecie jest Korea Północna. Wielu chrześcijan jest tam przetrzymywanych w obozach pracy. Korea Północna jest zamkniętym krajem. Kluczem do poprawienia stosunków z Koreą Północną są Chiny.
ponieważ Chiny prowadzą dużo interesów handlowych z tym krajem. Jeżeli Chiny będą kontynuować tę politykę, to Korea Północna odpowie: okej, możemy tak żyć. Dlatego bardzo się cieszę, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump naciska na Chiny, żeby mieć pewność, że ograniczą one swoje polityczne i handlowe relacje z Koreą Północną, ponieważ dyktator z Pjongjang, Kim Jong-un, jest wrażliwy na finansowe i polityczne presje ze strony najbliższego sprzymierzeńca, czyli Chin. Z jednej strony mamy Donalda Trumpa, ale z drugiej też Unię Europejską. Niedawno zakończył się szczyt G20. Jak pan ocenił relacje Unia Europejska-Chiny, mając na uwadze ostatnie wydarzenia? Myślę, że Unia Europejska działa podobnie jak Trump, naciskając na Chiny, żeby mieć pewność, że kraj ten wywiera większą presję na dyktaturę w Pjongjang. Myślę, że pan Trump robi więcej niż Unia Europejska. Unia Europejska nie jest tak silna w potępianiu Chin jak pan Trump, ale on to robi oczywiście zgodnie ze swoją agendą, ponieważ on chce nowych gałęzi przemysłowych dla Stanów Zjednoczonych i budować silne gospodarczo Stany Zjednoczone. Dlatego odsunięcie Chin mu pomaga, dzięki temu jest w stanie usiąść w domu i powiedzieć: jestem zwycięzcą, pracuję dla Stanów Zjednoczonych. Europa idzie ręka w rękę ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w rozpoczęciu rozmów z Północną Koreą przez Chiny, ponieważ klucze są w Chinach. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Tak się składa, że prezydent Stanów Zjednoczonych był ostatnio w Polsce, wyraził chęć sprzedaży skroplonego gazu LNG. Nawiasem mówiąc, jak to się rozegra, również zobaczymy. Ostatnią sprawą, którą chciałbym jeszcze poruszyć w kontekście chrześcijan, ich wartości oraz obywateli Unii Europejskiej, to przyjmowanie uchodźców. Jak pan podchodzi do problemu, w szczególności mając na uwadze obawy niektórych ludzi związane z potencjalnym ukrywaniem się terrorystów wśród chcących przybyć do krajów Unii prawdziwych uchodźców. Uważam, że Europa powinna być otwarta na prawdziwych uchodźców, a kim oni są? Prawdziwi uchodźcy to po pierwsze ci, którzy są prześladowani z powodu wiary. Mamy wielu takich chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Kiedy chrześcijanie pukają do bram Europy, powinni uzyskać możliwość przyjęcia. Po drugie, powinniśmy przyjąć ludzi, którzy cierpią na przykład w Aleppo, ale migrantów ekonomicznych, którzy próbują znaleźć pracę i zarobić pieniądze, nie powinniśmy przyjmować. W pana ocenie to proste, aby rozróżnić, kto jest prawdziwym uchodźcą, a kto migrantem ekonomicznym? Myślę, że jesteśmy w stanie i powinniśmy, co oznacza, że powinniśmy mieć dobre punkty rejestracji w południowej Europie, gdzie każdy uchodźca, który chce się dostać do Europy, musiałby przejść przez taki punkt i pokazać swoją historię oraz podać powód ucieczki, na przykład: jestem prześladowanym chrześcijaninem. Te punkty rejestracji powinny być bardzo ważne. Jeżeli ktoś by je ominął, powinien być odsyłany natychmiastowo. Jeżeli mamy dobre punkty wejścia do Europy, to prawdziwym uchodźcom powinno się przyznać miejsce w Europie, a potencjalni terroryści nie dostaną się do niej. Wiemy, że pod przykrywką uchodźcy mogą ukrywać się ekstremiści dżihadu. Dlatego najważniejszym dla Europy jest posiadanie dobrych punktów rejestracyjnych we Włoszech i Grecji, żeby sprawdzać wszystkich. A tych, którzy naprawdę potrzebują naszej pomocy, jak prześladowani chrześcijanie, powinniśmy wpuścić, lecz ludzi, którzy szukają pracy lub ekstremistów, powinniśmy zatrzymać. Dziękuję bardzo za przybycie. Życzę wszystkiego dobrego na wakacje. Drodzy widzowie Telewizji Trwam, gościem w studiu parlamentarnym tutaj w Brukseli był pan poseł Parlamentu Europejskiego Peter van Dalen z Holandii, współprzewodniczący Intergrupy do spraw wolności religii i wyznania. Dziękuję państwu za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.